Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, gdzie będziemy się bawić w tej grze jak nigdy wcześniej. Teraz ta gra jest właściwie taką, jaką chcieliśmy, żeby była. O jakiej marzyliśmy właściwie, a dlaczego? A dlatego, że mamy super samochody za kasę z gry, możemy je kupić za nie wiem ile tam setek przejechanych ucieczek drużynowych. W każdym razie, na przykład, nie wiem gdzie to dokładnie będzie tutaj pokazane. O Boże, tutaj jeszcze są jakieś samochody za pusty, masakra. Ale na przykład, gdy wejdziemy sobie w ofertę nowość, znajdziemy tutaj takie auta jak Audi LMS Ultra za $1,900, Caterham R500 za $1,900. Co tu jeszcze jest? Dodge Viper ACR za $1,600. Capri za niecały milion. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Grand Cherokee za $1,300 000, Agera za $1,900 000, CCX elitarny za $1,900 000, CCXR za $1,900 000. Same najlepsze samochody, jakie mogliśmy mieć, o jakich marzyliśmy, żeby mieć w naszym garażu. Są teraz dostępne u dealera samochodowego Sesto Elemento, najrzadsze Lambo, nie tylko na świecie, w takim realnym świecie, ale także w świecie Worlda, w świecie NFS-a Worlda. Dziwnie to zabrzmiało w sumie, ale w świecie Worlda. Mamy tutaj legendarną w Worldzie chyba Pagani Zondę Cinque, Pagani Zondę F, 997, bardzo fajnie dobrane kolory nadwozia i felg. No po prostu bajka, no każdy może teraz zbić, nawet zobaczcie, Chevy Cobra za $1,200 000. Także każdy może teraz sobie wbić i narobić w grze takiego rabanu, jakiego chciał, bez wydawania ani jednej złotówki na boosty. Zresztą boostów się i tak już kupić nie da. Ja jeszcze tylko zerknę, jak wyglądają teraz pakiety kart. To jest znowu taki film dla osób, które są ciekawe, co się w grze dzieje, a może niekoniecznie chcą wbijać do niej. Zobaczcie, pakiet tuningowy do ładowania, czyli części elitarne, cena za nie została podwyższona z 54, jak ostatnio byłem w grze, do 109 000 $. Pakiet tuningowy opon, opony były wcześniej, tak, też były opony, za $112 000, ale mamy też pakiet elitarny typu do tuningu silnika i już proszę bardzo, są wszystkie możliwe pakiety elitarnych części. Mamy tutaj zawieszenie, także fajnie, możemy właściwie dobrać sobie wszystkie części, jakie są nam potrzebne do zbudowania całkowicie zajebistego samochodu. No i ja sobie teraz wybrałem zawieszenie 71114, to jest zawieszenie tuningowane, całkiem niezłe, z tym, że niebieskie. A ja bym chciał wygrać sobie na przykład czerwone, które by miało największy impet na prowadzenie. Czy uda nam się takie wygrać? Proszę bardzo, jak na zawołanie, zawieszenie sportowe, czyli niebieskie, ten nie tuningowane, tuningowane jest brązowe, ulepszone, może inaczej, ulepszone jest szary ten napis jest, czyli widzicie tam elitarne zawieszenie, to jak jest ulepszone to jest szare, sportowe to jest elitarne, czyli niebieskie, i napis elitarny jest przy zawieszeniu tuningowanym brązowy. Więc tak to wygląda. Mam fajne zawieszenie, hamulce, a kupimy jeden pakiet, co mi tam, w razie czego sprzedam jakiś samochód i już. Zresztą ceny tych pakietów zostały podwyższone z tego powodu. O proszę, tutaj coś ładnego mi wyleciało. I jeszcze jakieś elitarne hamulce całkiem dobre. Silnik mi wypadł w ogóle tak o sobie z dupy i całkiem niezły. Ceny tych pakietów zostały podwyższone z tego powodu, że po prostu w nich wypada jeszcze kasa. Czasami nawet po 50 000 potrafi wypaść, na przykład dwa razy po 30 000, czyli tam wychodzi 60 000 i praktycznie kupujemy pakiety za darmo. Więc to jest absolutnie fajna sprawa. Znaczy była, bo teraz już te ceny zostały podwyższone. No i niestety nie można kupować ich sobie od tak za darmo. Ale mimo to i tak jest spoko. Proszę, o kurde, ale koksu mi wypadł. No dobra, mamy tu już silnik, jeden na razie wystarczy. No i jeszcze tylko oponki jakieś dropniemy i zobaczymy, jaki samochód sobie stuninguje. No tutaj w tle widzicie sobie Nissana Skyline'a w wersji Nismo, o Boże, ale słabizna, w wersji Nismo, którego podniosłem do klasy S i pokażę wam zaraz, jakie części tuningowe w nim mam. O kurde, co to jest w ogóle? Słabizna znowu, ulepszone mi wpadły. Losujemy dalej. Także mam to chyba ile? 751 punktów na statystyce ogólnej. I może tak myślę, że sobie pojedziemy. O kurde, ładnie wyleciało. I tak myślę, że zaraz sobie pojedziemy jakiś wyścig i pokażę wam, jak mi w tym Nismoku idzie. Bardzo ładne części mi wypadły i myślę, że jeden z samochodów, które mam, sobie zaraz wykoksimy. Nie będzie to Nissan Skyline, bo on już ma tutaj, nie są to najlepsze części tak naprawdę. Jeszcze mógłbym trochę tu ulepszyć. No właśnie, zobaczmy, jak na tych częściach by wyglądały statystyki. Elitarne, o kurde, to nie to. O to mi chodziło chyba, no. To albo jeszcze to mamy, 11, 14. To chyba będzie dawało najlepszego kopa. Tutaj spadło przyspieszenie. O proszę, niewiele to zmieniło, jakie tu mam? Aha, bo ja już tu mam tak... Aha, bo tu miałem jeszcze lepsze turbo, no dobra. Tu mamy skrzynię bie... Co? Nie kupiłem jeszcze skrzyni bie? A to kurde, muszę zaraz sobie dropnąć jakąś. Weźmy sobie elitarne zawieszenie, może czerwone. Myk. I hamulce elitarne. One nie są tu, te hamulce za dobrze segregowane. Jak widzicie, te najlepsze są wyżej. O, może to wynika z tego, że na samym dole są tuningowane, a powinno być to chyba według statystyk, no przynajmniej ja tak myślę. Hamulce mam tutaj, o proszę, 22%, więc nie ma potrzeby wsadzania tych. No i opony. Opony mam tutaj profesjonalne, a jak włożę te, to 760 punktów na statystyce ogólnej. Nieźle. O rany, to naprawdę jest bardzo dobrze. No ale jak mówię, Nismo sobie... O kurde, zapisałem. No dobra, no to będziemy jeździć Nismo, a sobie dropnę jeszcze inne części, znaczy później sobie dropnę jakieś tam części. Co tam miałem kupić? A skrzynie biegów, jest tu coś takiego? Doładowanie, opony, silnika, hamulców, zawieszenia, ale przekładni ja tu nie widzę. A wiecie co, wydropię sobie jeszcze, o można już. Samochody nagrody. Nie, można. Za pół miliona. Zobaczymy, co mi wypadnie. Na pewno... O, Volkswagen. No to już wiadomo, że nic dobrego. O Boże, sroko. Niebieski. Dobra, olać to. Idziemy na wyścigi. Zobaczmy, co ja tutaj mogę pojechać. Country Club jest w klasie A. Oh my god. Można by było sobie to śmignąć. Ale właśnie, jakiś fajny samochód byśmy sobie zrobili do klasy A i zobaczyłbym... no właściwie jak się by śmigało mi, tak? Revent Front and Green. Pojadę moim Nissanem Nismo, który ma na statystyce 760 punktów. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Będę się ścigał z takimi koksami jak Aventador i wszystkie te samochody są tutaj już pewnie wykokszone tymi częściami. No jak ktoś ma część profesjonalną, to jest po prostu wstyd. Wstyd mieć czterogwiazdkową część, naprawdę. Części ultra w sensie, no. Naprawdę wstyd, to jest cholerny wstyd mieć takie części. Będę się ścigał z Zondą Cinque, tak myślę, o ile koleś nie wyjdzie, nie wymięknie zaraz. Udało mi się naprawić problem, bo w poprzednim odcinku miałem problem z padem. Po prostu nie działał mi w niektórych grach jak The Crew czy właśnie Need for Speed World, ale udało mi się to naprawić, po prostu moja nowa mysz od Lokad była przez te gry rozpoznawana jako kierownica, ale wystarczyło tylko zaktualizować sterowniki i już jest wszystko w porządku. No i dobra, startujemy. Ja tutaj nie mam mocnego nitro jak Pagani Zonda Cinque, ale za to mam kozackie przyspieszenie. Myślę, że sporo lepsze od Cinque i powinienem za moment dogonić ten samochód z przodu moim wspaniałym Nismo, które teraz ma chyba, nie wiem, 1600 koni mechanicznych, cholera wie. Jestem też ciekawy i to sobie sprawdzimy, ile ten samochód wyciąga na godzinę. Już, ja pierdzielę. Prawie 360 jechałem na końcu tej prostej. Tutaj prędkość maksymalną będzie ciężko osiągnąć. Ale ten... What the fuck, czemu mi tak ekran mryga w tej grze? Ja gram na trybie okienkowym i to chyba wynika, nie wiem, z obciążenia serwerów albo nie wiem czego, ale po prostu czasami tak teraz ten ekran mryga, jak widzieliście już, to zwróciliście pewnie na to uwagę. Nie wiem, z czego to wynika. O, jak teraz, lipa jakaś. No ale dobra. O, ale gościu, nie no, spróbuję bez nitra go pokonać. Bez nitra, bez żadnych power-upów po prostu. I zobaczymy, czy to będzie wykonalne, jak myślicie? Myślę, że jest szansa, naprawdę Nismo jest świetne i sporo lepiej się teraz prowadzi. Na przykład ja częściami elitarnymi sobie wcześniej, w poprzednim odcinku, bardzo popsułem Bugatti Veyrona. On się zaczął prowadzić fatalnie. Tego nie mogę powiedzieć o Nismo, bo tutaj jest zdecydowanie lepiej, czuć tą poprawę. No i przede wszystkim... O! Ale mnie załatwił. Przede wszystkim przyspieszenie jest sporo lepsze. Samochód niesamowicie reaguje na trigger gazu. Fajnie się teraz jeździ tym autem. Cholera, będzie mi tak mrygał ten ekran przez... przez cały czas. O kurde, będzie ciężko wygrać z tą zondą. Widzę, że tutaj ładnie driftuje, nitruje. No ale dobra, jak skończymy ten wyścig, pojadę sobie jeszcze jakiś inny, może w klasie S, zobaczymy jak pójdzie. O kurde, zonda mi nieźle zostawiła. Gościu musiał przynitrować i to ładnie. No to ja też daję, ale to mi niewiele da już chyba. Chciałbym sobie właśnie pojechać w Nismo jakiś wyścig w klasie S, ale jakiś tor, wiecie, gdzie mógłbym się bardziej wykazać, no bo tutaj wystarczy w kilku kluczowych miejscach użyć nitra i już praktycznie jestem przegrany, nie? Ale przyspieszenie jest kozackie, naprawdę. Oh. To jest najlepszy samochód, którym można robić czasówki bez power-upów. Chyba jeszcze jest takim dobrym samochodem do tych spraw właśnie Marussia B2. Chociaż jeszcze jest F1 w klasie S, no to już nie mówię. Ale ogólnie Skyline jest świetny pod względem przyspieszenia. Pamiętam jak robiłem nim czasy na Graypoint. Zobaczymy czy tu osiągnie 300... Nie, tu nie osiągnie, bo tu zakręty są. Ale zaraz sobie sprawdzimy ile w ogóle to auto wyciągnie bez nitra. No już prawie jechaliśmy, myślę, że z 360 km na godzinę to spokojnie wyciągniemy. O, już nawet na tym wyścigu jechałem 357. A zaraz sobie ogarniemy, zobaczymy ile to wyciągnie, cacko. Przeteleportuję się do mojej ulubionej prostej do testowania prędkości maksymalnej wszystkich samochodów. I gazujemy. No tak jak mówię, spodziewam się 360 km na godzinę, luźną gumą powinien ten samochód, zobaczcie jak on się fajnie rozpędza, no spójrzcie jak ten licznik wariuje po prostu, licznik prędkości. To jest coś niesamowitego. Naprawdę, Nismo na elitkach wymiata. I zobaczmy. A już Vmax, czyli ledwo 360 km na godzinę. Na szóstym biegu, ale to jest naprawdę bardzo szybko i w klasie S samochód powinien sobie radzić świetnie. To jest jeszcze taka trasa, ale ona niestety też jest bardzo krótka, Rosewood Park Loop i tutaj też mój samochód się niespecjalnie wykaże. Znaczy tak podejrzewam, no spróbujmy, zobaczymy jak mi pójdzie. Od razu kogoś wyszukało, chyba, bo nikogo w lobby nie ma, mimo że pokazało mi się, że mogę dołączyć. Dziwne, no dobra, jeszcze raz spróbuję. No i dobrało mi tutaj samych koksów. Jakiś Reventon, 804 punkty, same elitarne części, no kurde, masakra. No i mój Nismo, który posiada ulepszone... O właśnie, mógłby sobie też podrobić te skille na jeszcze zwiększenie masy. To ciekawe jakby taki Nismo z tym dodatkowym skillem na zwiększenie masy by rozwalał te obiekty na drodze. Byłby chyba takim czołgiem. Nie wiem, muszę to koniecznie przetestować. Myślę, że to zrobimy jeszcze w tym odcinku. Tak, zajmiemy się dzisiaj może Nissanem Nismo. Co wy na to? Chociaż chciałbym jeszcze... Oj, fajne trasy są teraz w klasie A i chciałbym sobie jakiś fajny samochód stunigować, wymaksować w klasie A, którego wcześniej się wymaksować na przykład nie dało, a który mógłby potencjalnie wymiatać. Dobra, próbujemy dogonić cały ten peleton. Oczywiście nie obejdzie się tu bez katapulty. Wszyscy tam mają wymaksowane te samochody, Zondy, Cinque, F1 na jakichś chorych statach w ogóle. Ja się trzymam całego tego peletonu, zobaczcie. O! What the fuck? Co tu się działo? Nie wiem. Ale, to są jakieś jaja. Oh god, co się dzieje? Nie trujemy w ogóle, co ten Reventon. Co ta Pagani Cinque? Ja muszę też Reventona przetestować, zobaczyć, ile on będzie miał tej prędkości maksymalnej. Przecież to jest samochód, jeden z samochodów, który ma najlepszą prędkość maksymalną w grze. I no po prostu mnie teraz ścignął jak, nie wiem, jak chciał. Nie wiem, czy gościu na cheatach walił, czy co, ale poleciał ładnie. No kurde, aż w szoku jestem. Tutaj ktoś sobie stoi, fajnie. Proszę bardzo. I chyba wygrał nawet ten wyścig. Zobaczmy. No tak, Reventon wygrał wyścig. 412 km na godzinę, to jest dziwne. Ja podejrzewam, że gościu czegoś używał, jakichś cheatów. Tym bardziej, że jest to konto z małą ilością punktów, więc prawdopodobnie ktoś na nim niewiele grał, ale to jest bardzo podejrzany czas. Przegrała nawet F1 z nim. 412 km na godzinę. No to nie, moi drodzy, musimy przetestować tą opcję, sprawdzić, ile Reventon wyciągnie właściwie teraz. Jestem strasznie ciekawy, co się z nim stanie, go się stuninguje na maksa. Może tak, może sprzedajmy jakiś wóz. Dealer samochodowy, sprzedaj. Co możemy sprzedać? Będziemy zrobić znowu wyliczankę. Roadrunner nigdy mi się nie podobał. Na razie. O, żeż ty w mordę. Na razie. Dobra, kogo tu jeszcze możemy wywalić? Dużo mam tych samochodów. Możemy sobie tutaj... Mogę się tutaj pobawić po prostu. A ciekawe, jakby zrobić, jakby wymaksować Eklipsa elitarnego w klasie A. Można by tego spróbować. Widzę, że może będzie taka możliwość. Chociaż nie, wymaksować chyba raczej będzie ciężko. No ale może jakoś się uda to przetestować. Jeszcze sprawdzimy. Dobra, co tu jeszcze można wywalić? Ile mam kasy? O, już 2 miliony. Bo zobaczcie, mimo że koniec gry, to ja i tak moich ulubionych samochodów nie chcę tutaj wywalić. Chociaż wiem, że i tak zaraz będzie koniec. Estoka mogę wywalić. Nigdy jakoś ten samochód... Znaczy, może i fajny z wyglądu jest, ale nie urzekał mnie swoimi osiągami, wiecie? Bardzo fajnie się prowadził, można było nim coś tam wygrać. Ale nic poza tym. Sprzedaję teraz samochody, tak, dla informacji, żeby kupować pakiety, nie? Tym samochodem nigdy nie jeździłem. O kurde, jak on by się dało zrobić na klasę A. Co wy na to? Jakbyśmy zrobili Forda Escorta, wymaksowali w klasie A. Ciekawe by to było. Jeździłem troszeczkę tym samochodem i powiem wam, że... Bardzo fajnie skręcał, bardzo fajnie się prowadził. Ale tak już postanowiłem robić tego Reventona, więc zostańmy przy Reventonie po prostu. A na następny odcinek zostawimy sobie Escorta, jeśli będę pamiętał. 2 800 000. Myślicie, że to starczy, aby kupić wystarczającą ilość pakietów z częściami elitarnymi? Kurde, znowu Raven. Sprzedajemy gnoje. Dobra, wychodzimy. No i kupujemy jakieś pakiety, ja już sobie tu polosuję. No i dobra, trochę sobie nakupowałem tych różnych części, właściwie polosowałem. Trzeba było troszeczkę podropić, żeby wpadło coś konkretnego. Mój Reventon, właściwie go projektowałem, jeśli można to tak nazwać, na dragi. I on na dragach naprawdę fajnie się spisywał mi. No i mamy tutaj części elitarne. Postaram się zrobić go na najwyższą prędkość maksymalną. No i zobaczmy, co się da z tego tutaj wykminić. 19, 12 powiedzmy. A mamy tutaj tuningowany, ale 13, 22. Zobaczmy. Tak, to myślę, że tamten niebieski. Tu mamy doładowanie. Dajmy może żółte, co? Żółte jest takie chyba najlepsze, jakie mam. No staty niewiele wzrosną. A zobaczmy. 5. No to dajmy elitarne, ale niebieskie. No dobrze mówię, skrzynia biegów, no niewiele to wzrasta, powiem wam. Tutaj mamy zawieszenie niebieskie 71, tutaj trochę wzrasta, dobra. Zobaczmy teraz hamulce, przydałyby się czerwone, mamy 19, 800 punktów. No i opony, mam tu jakieś 801. Ho. No i zobaczmy ile, właściwie tu mamy tak, 879 punktów na prędkości maksymalnej. Zerknę sobie jeszcze na Bugatti Veyrona, ile on ma, 700, oj, nie, tu wszedłem znowu do chaty. A weźmy sobie na mój profil i tu powinien być Bugatti. Mamy tak, 879, a Bugatti powinien być gdzieś na końcu. 879, a ten ma 909, więc Bugatti powinien być i tak szybszy. Ja osiągam w Bugatti, nie wiem czy pamiętacie, chyba z 412 km na godzinę jakoś tak. No, ale te statystyki są tutaj różne w Wordzie i może się okazać, że Reventon jedzie trochę więcej niż fabryka dała. Podejrzewam, że teraz osiągniemy jakieś, no, ponad, myślę, że tak 401 km na godzinę. Nie mam pojęcia, bo no jeszcze nie jeździłem nim na tym tuningu, więc no, ciężko będzie mi tutaj zgadnąć. Natomiast Bugatti Veyron oczywiście lepiej się rozpędza do swojej prędkości niż Reventon. Zobaczcie, że tutaj no, brakuje tego przyspieszenia. Zaraz będziemy jechać kawałek z górki i zobaczymy, co tutaj się stanie, ale podejrzewam, że też będzie ciężko się rozpędzić, więc na tej ostatniej prostej po prostu będę musiał wcisnąć pewnie molocha i nitro. Zobaczmy, no zobaczcie, 330, 40, 50, 408 km na godzinę. To jest bardzo dużo. Jak na taki samochód, on wcale nie był drogi w stosunku do Bugatti Veyrona, a osiąga taką cholernie wysoką prędkość maksymalną. Oczywiście wiem, że w Wordzie prędkość maksymalna nie ma aż takiego dużego znaczenia jak właśnie prędkość średnia, którą, no chyba jedną z lepszych prędkości średnich jakie są osiągane przez samochody w Wordzie to przez właśnie F1 czy Pagani Zonda Cinque albo Pagani Zonda F. Te samochody osiągają najlepsze prędkości średnie, a prędkości średnie, jak wiemy, w wyścigach są bardzo ważne i chyba najważniejsze we wszelakich wyścigach. Także na każdej prostej do 400 dobiję? Nie. No nie ma się co dziwić, jechałem za wolno. A na przykład zmienimy sobie teraz na Bugatti Veyrona i zobaczymy jak ten samochód w stosunku do mojego Lamborghini się rozpędza, na pewno dużo szybciej do swojej prędkości bez nitra, a także do prędkości maksymalnej razem z nitrem. Jadę sobie kawałek pod górkę, a jeszcze samochód świetnie przyspiesza. No ale to prowadzenie jest tutaj dziwne teraz. Nie mogę się do niego przyzwyczaić, chociaż może na padzie teraz uda mi się lepiej go opanować, zobaczymy. 430 na zakrętach, zobaczcie, 440 zaczyna tam ładnie przyspieszać. Zaraz włączymy sobie molocha, ojojoj, przycina strasznie, wczytuje tych wszystkich graczy. Wszyscy jeżdżą te ucieczki drużynowe, żeby nabić sobie kasę. Są mnożniki kasy za darmo, są ubezpieczenia samochodów za darmo, w sensie za 0 boostów można sobie je wziąć, kto chce. Także, tak jak mówiłem na początku odcinka, no teraz niby jest to gra marzeń, taka jak powinna być od samego początku, czyli jest to takie czyste free to play w pełnym tego słowa znaczeniu. Wszystko możemy sobie tutaj zdobyć, no właściwie tylko grając, tak? Nie trzeba wydawać ani złotówki, żeby cieszyć się takimi samochodami jak Bugatti Veyron. A jestem ciekawy, czy Bugatti Veyron pojawi się u dealera samochodowego. Jak myślicie? Nie jestem pewny, no ale możliwe. Jeszcze jedna sprawa, coś miałem powiedzieć? Aha, no właśnie, no bo skoro wszystko jest tak dostępne, właściwie ja jestem zdania, że te wszystkie samochody i to, co się teraz dzieje w Wordzie, tak powinno być rok temu. A wiecie dlaczego? Nie dlatego, żeby było nam fajnie, miło i przyjemnie, ale dlatego, żeby ta gra się po prostu szybciej znudziła. No bo bądźmy szczerzy, samochody, które były za boosty, były przez większość graczy bardzo pożądane. Każdy chciał gdzieś tam wyskrobać, nie wiem, od rodziców, gdzieś tam sobie zarobić trochę tej kasy, żeby kupić boosty, żeby w grze mieć fajny samochód. No nie wszyscy oczywiście, bo niektórzy to po prostu chcieli sobie wbić do gry i sobie grać od tak o jakimiś słabszymi samochodami, niekoniecznie wygrywając, po prostu bawiąc się dobrze. Ale no właśnie jerało nas to, że gdzieś były te samochody niedostępne, niektóre, że były poza naszym zasięgiem w grze. Tak jakby mamy już wszystko podane na talerzu, wiemy co i jak, mamy elitarne, najlepsze części w grze dostępne praktycznie za darmo. No to właściwie jaki jest sens gry, tak? Nie mamy już co tutaj robić, odblokowaliśmy powiedzmy Bugatti Veyrona, jak w moim przypadku, i możemy się tylko bawić samymi wyścigami, tylko i aż, bo tak naprawdę o to w tej grze chodzi, żeby się ścigać, a niektórzy gracze o tym zapomnieli i po prostu przerodziło się w to takie dropienie części na siłę, dropienie, nie wiem, skillów, różnych rzeczy, żeby tylko wygrywać. A tutaj chodzi o samo dążenie do tego, że frajdę z gry i w ogóle w życiu dążenie do celów jest, przynajmniej moim zdaniem, bardziej emocjonujące niż samo osiąganie celów, moi drodzy. Taki wniosek ostatnio sobie wysunąłem, ale to jest taka moja prywatna sprawa i myślę, że każdy do życia podchodzi po swojemu, nie będę nikomu narzucał mojej opinii. Także Bugatti Veyron no, jest liderem, jeśli chodzi o prędkość maksymalną nadal, chociaż no, jak widzieliście, Reventonem też dało się niezłą prędkość maksymalną osiągnąć, co było no, dosyć ciekawe. Ale tamten Reventon na poprzednim wyścigu, gdzie się ścigałem w klasie S, no myślę, że na 100% używał jakichś cheatów, no bo to jest niemożliwe, żeby tak wymiatał. No i jak widzicie, to już chyba będzie koniec tego odcinka, bo niestety World mi się skraszował i tyle no. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa.